Hejo, siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony niepopularne, a to jest Karty Tailing Simulator. Tak, wciągnęło mnie troszeczkę, zagramy sobie jeszcze dzisiaj na pewno sobie zagramy jeszcze dzisiaj w Karty Tailing. Wait. Dobra, już wracam. Dlaczego wait? Bo mnie zbierało na kichnięcie. Zbierało mnie na kichnięcie, no ale ostatecznie nie kichnąłem. Dobra, zestaw do polerowania nie. Zestaw do szyb. Zacznijmy sobie od szyb w sumie, ale czemu by nie? Czemu by nie? Co tak card detailing? Nie wiem, wciągnęło mnie, bo po prostu dzisiaj tak odpaliłem. Odpaliłem kompa i miałem takie... Nie, dobra, kartę tailing. Nie będę udawał, że nie chcę w tą grę zagrać, nie? Zagramy sobie w kartę tailing. No, więc wygląda to w tym momencie tak, że... Co wam chciałem przytoczyć? Chciałem wam przytoczyć historię. Historię z ostatnich komentarzy na YouTubie, bo no rozbraja mnie to troszeczkę pod względem tego, jaki jest zbieg okoliczności, może, a może algorytm YouTube'a, a może coś. Nie wiem, nie jestem pewien, jak to do końca działa, ale w każdym razie, ostatnio ktoś pod filmem z Thief Simulator napisał, dziękuję bardzo za komentarze w ogóle, napisał, że używaj oryginalnej muzyki, bo jest dużo fajniejsza do gry i tak dalej. No dobra, z jednej strony okej. Ma rację ta osoba, przyznałem, ma rację, muzyka oryginalna wybrana przez twórców do danej gry zazwyczaj jest fajniejsza, tyle że zwróćcie uwagę na prawa autorskie. No ale dobra, to był jakby początek tej historii, nie? To nie chodziło mi tylko i wyłącznie o to, że po prostu ta osoba to napisała, no a prawa autorskie i tak dalej, że enteraz to tłumaczę, no to bywa, to jest normalne. Rozbrajające było to, że dosłownie w ciągu godziny później dostałem roszczenia co do praw autorskich do... któregoś z pierwszych filmów Steve'a. Rozumiecie, było wrzucone już tych filmów w tym momencie wtedy, nie wiem, 11, 10, jakoś tak. Wrzucone, wiecie, sprawdzone wszystko i tak dalej. I dosłownie w momencie, kiedy ktoś się odezwał i napisał, że czekajcie, do kół, dobra. Się odezwał i napisał, że trzeba by było ten, że fajno by było to ogarnąć, żeby ta muzyka była tam oryginalniejsza czy coś, to wtedy mi YouTube uwagi do praw autorskich na jednym z pierwszych filmów z serii, nie? Także i jeśli mnie ktoś rozumie bądź nie rozumie, no to bardzo proszę o delikatną wyrozumiałość, dlaczego muzyka jest taka, a nie inna, gdyż większość twórców, szczególnie takich małych gierek, nie płaci za tą muzykę jakoś tam, wiecie, w jakimś tam kontekście czy coś i wygląda to dosłownie w taki sposób, że no albo ja sobie załatwię jakąś swoją, no albo YouTube mi strzeli po prawach autorskich. Nie uwierzcie mi, że nawet mi nie chodzi o to w tym momencie, że jak YouTube mi strzeli po prawach autorskich, to nie będę miał z tego kasy, bo ja naprawdę nie mam z tego kasy. Z YouTube'a. Natomiast ucina mi wyświetlenia. Obcina mi kanał na wyświetleniach, obcina mi kanał na tym, co komu je wyświetla, ile wyświetleń, komu poleca i tak dalej, nie? Czyli zmniejsza po prostu widoczność kanału ze względu na to, że no po prostu YouTube nie może wyświetlać reklam, bądź te reklamy nie idą dla danego twórcy, no to gdzieś tam algorytm sobie to bierze pod uwagę i tak jest to niemile widziane, że tak to ujmę. Przez YouTube'a, przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Jeśli ktoś mnie nie wyprowadzi z błędu i jest inaczej, spoko, luz bluz, naprawdę. To dajcie znać, nie wiem, podeprzyjcie jakimiś tam argumentami z neta, nie wiem, jakimiś artykułami czy coś, tylko żeby były w miarę nowe, bo te prawa na YouTubie i tak dalej, to wszystko też się z czasem zmienia. Więc to nie jest też tak, że... tutaj też trzeba umyć. O, to może w tym pierwszym kole nie umyłem tego. O, widzicie, nie umyłem, dobra. Także jak ktoś z was ma tu jakieś uwagi, coś ten i jest w stanie to podeprzeć jakimiś, wiecie, takimi faktycznie argumentami, że
że mogę to robić i mogę to robić w jakiś tam sposób, albo mi poleci jakąś fajną muzykę bez praw autorskich czy coś. No, korzystam z oryginalnej biblioteki YouTube'a, bo wykorzystywanie jakiejkolwiek muzyki tam z internetu zawsze niesie ryzyko, że ktoś się do tego doczepi, bo nagle twórcy sobie zmieniają. Typu muzyka nie miała praw autorskich, a nagle ma prawa autorskie. Albo muzyka, która nie miała praw autorskich, jest wykorzystywana przez innych twórców i dokładane do nich są jakieś tam elementy i nagle okazuje się, że ta muzyka już niby dalej nie ma praw autorskich, ale większość botów, które sprawdzają muzykę, wykrywają ją jako, wiecie, ten utwór już z prawami autorskimi zamiast ten bez, nie? No bo no, tak działają, no i tyle, i tego nikt nie przeskoczy. Więc kwestia w tym momencie wygląda tak, że no przepraszam bardzo, no ale muzyka jest jaka jest, no i mi osobiście ona nie przeszkadza. Muzyka ma być w tle, muzyka sobie tam gdzieś leci i tak dalej, więc jeśli ktoś przychodzi tutaj posłuchać muzyki, a nie pooglądać tudzież posłuchać mojego gadania, no to jakby się zawiedzie, to nie ma na co liczyć. To nie wiem, to jakby ktoś oczekiwał, że będę grał na oryginalnej muzyce z Dooma, nie? W sensie, wiecie, tam, kurde, jak on się nazywa? Kurde, widzicie, wyleciało mi teraz z głowy, jak się nazywa ten twórca, który robił muzykę do Dooma. Ja pinkole. Przecież to taki... Tak, zarąbista muzyka, a mi to teraz wyleciało z łba. Karygodne. Nie wolno tak. Dobra. Napraw siedzenie. To rozumiem, że to będzie prędzej zestaw do siedzeń, czy to będzie prędzej... Chyba to będzie prędzej ten zestaw do siedzeń. No dobra, to mam tutaj coś chcę tam poczyścić i... Dobra. Które to siedzonko jest do naprawy? To. Wejdź. Tu coś jest i tu coś jest. Dobra. Ekwipunek. Papier ścierny. To co? Rozumiem, że tu. Ścieramy ładnie. A tu co niby? Przecież tu nic nie było. W tym drugim miejscu nic nie widziałem. W tym pierwszym jeszcze tak, ale w tym drugim nie widziałem w ogóle, żeby było coś ten uszkodzone. No ale dobra. Mamy naprawiony fotelik. I co, i ten drugi też? Ten drugi też chyba. Papier ścierny. Dawaj. Wycieramy tutaj pięknie. No i tu przecież znowu nic nie ma. Co ja tu niby wycieram, jak tu nic nie ma? No i tu też nic nie ma. Gdzie są niby te uszkodzenia? Ziomek, gdzie niby są te uszkodzenia? No ale dobra, nie będziemy się tu kłócić. Grunt, żeby to działać. A mogę sobie to trzymać w miejscu, jak ręce jak oszalały tą myszką, a to po prostu trzyma w miejscu i to działa. Aczkolwiek to dziwne, no ale dobra. Okej, tu już nie działa. Odwrócimy 17 razy, ruszam myszką, żeby to odwrócić. Dobra. W każdym razie, o co chodzi z tymi prawami autorskimi, to mniej więcej wam wytłumaczyłem. Dlaczego mniej więcej? Już wam wytłumaczę, dlaczego mniej więcej. Gdyż dostałem prawa autorskie do tego. Tak, dostałem prawa autorskie do tej gry. Kojarzycie w pierwszym filmie, że się pojawiły przerywniki? Tak, okazuje się, że te przerywniki są z muzyką z prawami autorskimi i przywaliło mi prawa autorskie do tej muzyki. No po prostu głowa mała. Chciałbym, naprawdę chciałbym, żeby więcej gier miało przycisk, żeby miało tą opcję, że używaj tryb streamerski czy coś takiego i wtedy używa muzyki, wiecie, bez praw autorskich. I to by było super dla mnie, nie? Ja bym z tego dużo częściej korzystał, gdyby gry coś takiego miały, no bo dla mnie to upraszcza sprawę, nie? Nie muszę stosować własnej muzyki, nie muszę kombinować i tak dalej, więc dla mnie to jest na rękę, nie? No ale niestety tak to nie działa zazwyczaj. Dobra, ale żeby nie było, że oddamy brzydkie auto, to zestaw do czyszczenia karoserii trzeba wziąć, szmateczkę i tutaj pięknie wytrzeć. Nie ma tak, że oddamy takie autko, które tutaj jest takie, wiecie, brzydkie, pochlapane tutaj płynem do mycia szyb, nie? To trzeba ładnie, pięknie zadbać, nie? Panie, żebyś ty wyszedł i się tak renówką zajął, no to by było...
Komiczne by było, gdyby mój tata oglądał ten film, nie? To by miał takie, no po prostu bierze jak zwykle, normalnie ręce opadają, nie? Zamiast się zająć swoim autem, to gra w grę, gdzie czyści samochód. No, mniej więcej tak to działa. No, gracze mnie zrozumieją, reszta ludzi przeboleje, nie? Szczególnie mycie takiej różowej szczały. Piękna, piękna różowa szczała. Dobra, oddajemy auto. Czy na pewno chcesz oddać wybrany samochód? Tak, chcę oddać wybrany samochód. Chcę dostać za niego hajs. Wskoczyliśmy na 42 miejsce. Bosko. Patrzymy, co teraz... O, pierwszy raz mamy dwa do wyboru. I tu są szyby, wnętrze, naprawa siedzenia i koła. A tu mamy naprawa siedzenia, ten i koła. No dobra, a hajs? Za to jest 340, za to 432. Za to jest więcej nagród. No, szyby stosunkowo są prostą rzeczą do zrobienia, nie? Dobra, weźmy sobie to zadanko. Ten Mioveni Urs. Ale to jest 1 do 1 z tego. Z Car Mechanica przecież. Kurde, znaczy ja wiem, że to jest gierka chyba. Chyba. Wiem. Wiem chyba, nie? To genialne. Że to jest gierka z Car Mechanic, od Playway, nie? Więc jakby ten sam motyw co Car Mechanic. Chyba. Mam nadzieję, że to nie jest Ultima, ale wydaje mi się, że to jest Playway. Bo to są dość podobne. Właściwie muszę kiedyś się zagłębić. Muszę sobie poczytać, muszę się dowiedzieć, jak to jest z tymi dwoma firmami. Czy one są osobne, czy one gdzieś tam ze sobą współpracują, czy to jest konkurencja. Bo wydają bardzo podobne tytuły, nie? W bardzo podobnym klimacie. Obie firmy zajmują się głównie właśnie symulatorami, więc obie firmy jakby gdzieś tam tytuły obu firm ogrywam, nie? Bo lubię, zresztą widzicie po kanale, ja lubię symulatory. Lubię tego typu gry. W pracy ostatnio właśnie rozmawiałem, wczoraj właściwie rozmawiałem z kolegą z pracy, że no... A kto w takie gry gra? Przecież to ten. A ja mówię, no ja. No i to był koniec tematu. Jakby bardzo fajna, szybka rozmowa. Także. Ale to serio, tak można? Tak można w takie symulatory. Ten przecież to robisz to samo, coś tam. No ale to ma tam system progresji. Zazwyczaj masz jakieś perki, rozwijasz się, robisz coś coraz lepiej, robisz coś coraz szybciej. Do tego dochodzi ci dużo różnych mechanik. Jeszcze jak rozwijają grę typu Junkyard Simulator, no to już w ogóle, nie? To tam przecież cuda w tej grze twórcy zrobili, jeśli chodzi o możliwości, co da się robić w tej grze, ile tam jest opcji i tak dalej, nie? To naprawdę szacun, nie? To naprawdę niewiele gierek zrobiło tych symulatorów i tak dalej, jest tak rozwiniętych jak właśnie ten Junkyard. No i dobra, no i lecimy tutaj tak, wyczyść koła, szyby, to mieliśmy. Napraw siedzenie, umyj koła. No koła nie są najfajniejszą rzeczą do mycia, bo to jest strasznie powtarzalne. Brakuje tu jakiejś opcji z tymi kołami, żeby to przyspieszyć, ale to może ten zestaw Pro będzie działał na zasadzie, wiecie, będziemy mieli taką szczotę, taką, wiecie, w formie takiej gwiazdy i tylko raz i wszystko tutaj wyszorowane, nie? To fajne by to było, nie? Taka szczota w formie właśnie takiej gwiazdy, którą tylko jakby wciskacie do tego koła i to wszystko już jest tutaj wymyte. Aczkolwiek wydaje mi się, że te koła tutaj i tak dużo szybciej idą. Nie wiem, z czym to jest związane. Znaczy, na pewno jest to związane z tym, że jest mniej tych punktów do przemycia szczotą. Ale też wydaje mi się, że te opony tutaj dużo szybciej się czyszczą i ten środeczek tak samo. Dobra, pięknie. Nie wiem, jak wam się wydaje, ale może to złudne nadzieje, złudne wrażenie z mojej strony, ale tak właśnie to wygląda dla mnie. No i dobra, no i co wspominałem tu o tych prawach autorskich, co do Thief Simulator wspomniałem, co do praw autorskich, co do tej giereczki wspomniałem, co do ogólnie muzyki ten wspomniałem, bo to są rzeczy, które chciałem wam tutaj wspomnieć, poruszyć i tak dalej. Co do wciągania symulatorów, no to sami widzicie. No, jeśli ktoś z was to ogląda, no to jest najlepsze
najlepszy dowód tego, że te symulatory wciągają, a jeśli chodzi o samo granie w te symulatory i tutaj czyszczenie, robienie tych rzeczy, to choćby to były po prostu najgłupsze rzeczy, to nic bardziej nie wycisza, według mnie nie uspokaja w grach i tak dalej niż coś takiego. Można mówić, że jak się odpali jakąś taką, wiecie, rzeziuchę, napierniczankę, ten, to też jest fajnie i jest, nie zaprzeczam, i jest fajnie sobie czasami pograć w takie giereczki w stylu gdzieś tam Duma czy coś i zrobić rzeziuchę totalną, ostateczną i porozwalać przeciwników i tym podobne, ale no mimo wszystko gdzieś tutaj prawym przyciskiem się równocześnie bada i równocześnie obraca te rzeczy, nie? To też jest... A, WASD można jeszcze obracać. No to lepiej działa. Dobra, WASD lepiej działa. Chciałbym wzmocnić ten odkurzacz, bo ten odkurzacz jest tragiczny. To jest najgorsza rzecz, jaką mam. Mycie tapicery tym odkurzaczem to jest chyba największa mordręga. No i tak, no i można mówić, że wiecie, że granie właśnie gdzieś tam w Duma też odstresowuje się człowiek, bo się powyżywa i tak dalej, ale zawsze to jest takie jednak dużo szybsze, dużo bardziej nerwowe, dużo człowiek wszystko tam musi szybciej robić, szybciej reagować i tak dalej i pobudza ten organizm, nie? Na takie, na wyluzowanie, na ten, to taka giereczka ala taki symulatorek, ala właśnie Eurotraczek, no to chyba nikt nie będzie mówił, że Eurotrack nie potrafi wziąć, uspokoić, wyzerować, uspokoić, no uspokoić człowieka, no uspokoić. Także zarąbista sprawa. To tak jak mówię, ja się przy tych giereczkach dobrze bawię, fajnie mi się w nie gra, więc no gdzieś tam na kanale się pojawiają, jak widać. Nie mam zamiaru brać i sobie odmawiać grania w gry, które lubię, bo mogą mieć tam zerową oglądalność czy coś. Kiedyś tak robiłem, szczerze powiedziawszy, kiedyś na początku kanału i jakiś czas temu jeszcze na kanale, to było takie nie, bo kombinowałem, bo jak na przykład z tym karmechanikiem, jak go wam nagrać, jak przygotować, żeby to nie było nudne, jak to później komentować, coś tam, że będę chciał więcej tego zrobić i tak dalej i żeby to nie było dla was jakieś tam nużące czy coś, żebyście chcieli to oglądać. No, suma summarum zobaczyłem, że jakby te wyświetlenia, to wszystko to tak jakby jest niewspółmierne do ilości czasu, jaki poświęcałem na ogarnięcie tego, montaż, przygotowanie, zastanowienie się nad tym odcinkiem. Do 5-minutowy odcinek z karmechanika, takie co tam montowałem, potrafił mi zająć jego zrobienie na przykład 3 do 4 razy dłużej niż zrobienie takiego odcinka, gdzie tutaj to będzie dosłownie w tym momencie sytuacja taka, że biorę i nagrywam ten odcinek, wrzucam go do programu do montażu, w tym programu go tam montuję, cokolwiek pozmieniam, jakieś pierdoły, popróbuję dostosować dźwięk tak, żeby mnie było słychać na pewno głośniej niż grę, no ale żeby grę gdzieś tam też w tle było słychać. Tak jak teraz na przykład przy tej muzyce, fajnie słychać grę na zasadzie ten odkurzacz czy coś, ale przy poprzedniej muzyce jak było, to gry prawie w ogóle nie było słychać. No i niestety tego nie jestem w stanie zmienić, bo nie rozdzielam na 3 ścieżki muzyki, nie? I nie rozdzielam jakby muzyki takiej, którą puszczam osobno, nie rozdzielam te, tylko ja sobie tą muzykę puszczam też dla siebie w tle. Idzie mi teraz w tle sobie taka muzyczka, takie country, takie kowbojskie rytmy i do tego sobie właśnie tutaj wszystko robię. Także ja też tą muzykę słyszę, to nie jest, że ja ją dokładam w postprodukcji. Gdzieś tam czasami dokładam w postprodukcji muzykę, jak nie wiem, jak jest całkowita cisza, albo jak jest jakiś problem z jakimś filmem czy czymś takim, no to mi się zdarza. Natomiast w tym momencie nie. W sumie właśnie sobie uświadomiłem, że przecież dzisiaj będę jeszcze raz montował ten car detailing i będę kombinował, jak tam ustawić tą muzykę w taki sposób, żeby w tych przerywnikach filmowych mi nie przeszkadzała. Nie doczepiły się te prawa autorskie, także będę szukał tam jakiegoś ciekawego utworu. Gdybym miał jakiekolwiek zdolności muzyczne, to uwierzcie mi, nagrałbym cokolwiek, jakąkolwiek pierdołę, tak żeby ich po prostu powkurzać, twórców czy kogokolwiek, kto tam za to odpowiada. No bo to jest trochę bezczelne według mnie, że wiecie, wyłączam tą muzykę, a i tak w przerywnikach filmowych bierze, odpala tą muzykę i to jeszcze z prawami autorskimi. No
Co można, to można, ale to już według mnie jest troszkę nie fair. dobra, i co? Jeszcze coś tutaj? Nie, no wyczyściłem pięknie to siedzonko. O co chodzi? O co biega? Czy mi tego siedzonka nie zaliczyło? No nie. Pięknie siedzonko. A, dobra, ten dziad z tyłu. Dobra, zapomniałbym o wycieraczce w bagażniku. I czyścimy jeszcze wycieraczka, pięknie. Ja nie wiem, co ten ktoś przewoził w tym samochodzie. Aczkolwiek... Nie, dobra, nie wiem. Nie wiem, nawet nie zgaduję, nawet nie próbuję się domyślać. Możecie napisać w komentarzach, co ktoś mógł przewozić, robić z autem, że wygląda w taki, a nie inny sposób, nie? Dawajcie znać, co wam przychodzi do głowy, nie? Zrobimy konkurs. Tylko złe odpowiedzi. Napraw siedzenia i wykończenie. No to wykończenie, no to będzie wytarcie tego samochodu. Zestaw do siedzeń. No gicior. Zestaw do siedzeń będzie o tyle problematyczny, że tych siedzeń do naprawy będzie sporo, nie? Dobra, no. No i tutaj drugie. Kurde, te siedzenia tutaj to naprawdę są w kiepskim stanie. Niezaprzeczalnie są w naprawdę kiepskim stanie. Więc ktoś tutaj nie bez poszanowania całkowicie. No, gdyby ktoś zobaczył siedzenia w rendówce, to też by powiedział, że bez poszanowania. No lata już mają, no lata, tym samochodem się jeździ, no. No już gdzieś tam szczelił ten materiał. No trzeba by o to zadbać, No ale to kto by na to zwracał teraz uwagę? Teraz są istotne rzeczy, teraz jest szafa w mieszkaniu do wymiany. Właśnie, jak coś to z materiałami, lecę do przodu, więc jak macie jakieś komentarze i będziecie zdziwieni, że na przykład powiem, że tam zareaguję na to dopiero za 2-3 odcinki czy coś takiego, proszę nie obruszajcie się, mam teraz taką sytuację, że mam wesele kuzyna, plus do tego chcę się zająć tą szafą i tak dalej, muszę sobie nagrać trochę materiałów do przodu, bo branie się za takie rzeczy, wiecie, w międzyczasie, że robię tutaj coś, odskakuję do czegoś i tak dalej, no strasznie utrudnia wykonanie jakichkolwiek sensownych zadań, nie? Szczególnie z tą szafą, a jeśli chodzi o wesele kuzyna, no to jak ja pójdę tam przecież w sobotę, wiecie, pójdziemy z Anią na to wesele, no to gdzie ja coś nagram? W niedzielę przyjedziemy, no to zanim ja się ogarnę, zanim do czegokolwiek, to też nie ma sensu. Więc muszę co najmniej do tej niedzieli mieć nagrane, a właściwie nawet do poniedziałku, ze względu na to, że w poniedziałek pójdę na rano, więc zanim ja wrócę, to już będzie 14, jakbym zaczął nagrywać nawet zaraz jak wrócę z pracy, no to już będzie 17 nagrany dopiero odcinek, muszę go zmontować, muszę go wrzucić, YouTube musi go przetworzyć, co jest najdłużej zajmującym faktem przy odcinkach, no to troszkę czasu by to zajęło. Dobra, Mioveni Urs, no i ten samochodzik już wygląda ładnie, ale jakoś tak tutaj te kolory są podbite w taki sposób, że no coś mi nie pasuje, wiecie, widać te samochody, widać, że one są piękne, że się błyszczą, że odbijają wszystko, co jest wokół, ale tu w tym garażu tak, no nie wiem, jak to ująć, ale rozumiecie chyba, o co mi chodzi, albo nie rozumiecie. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, właśnie z tym, że to autko jest tak do tego stopnia się błyszczy, że ciężko po nim cokolwiek zobaczyć. O, w ten sposób. Dobra. To chyba jest najlepsze wytłumaczenie, na jakie mogę sobie pozwolić. Zrób zdjęcie albo oddaj auto. A mogę oddalić kamerę? No nie mogę nawet oddalić kamery. No to. No dobra, zróbmy zdjęcie. Zamienimy sobie z tym dziadem. Zdjęcie zostanie nadpisane jak najbardziej. Tamto zdjęcie było dziadowskie. Dobra, no i co? 5 gwiazdeczek? 5 gwiazdeczek. 358, 432, top 50. Jesteśmy top 42. Dlaczego nie podskoczyliśmy wyżej? Ej, oszukisty. Oszukisty. Dlaczego nie podskoczyliśmy bliżej? Co to jest? Shatira Pirni. Umyj samochód, zestaw do karoserii, Ocelot 17. O, wow! Mycie, szlifowanie. Mycie szyb, zestaw do kół, usuń śmieci nawet, zestaw do wnętrza 1 i umyj lusterka, zestaw do szyb.
No to ten to grubo. Jeszcze ograniczenie czasowe 10 minut 34 sekundy. Potrzebuję pomocy. Nim wsiadłem do auta, byłem przekonany. Dobra, dawajcie, próbujemy. 10 minut. Nie sądzę, żeby mi się to udało. Nie sądzę, żeby się to udało, ale dobra. Umyj samochód, zapianuj samochód, zestaw do czyszczenia karoserii. Dawaj, szybciej! Nie, po co ja go odłożyłem? Dobra, pianownica. Gdzie jest brudny? Tylko tam, gdzie jest brudny. Tylko tam, gdzie jest brudny. Brudny, brudny, brudny. Dobra, zapianowany. Zapianowany. Dawajcie, próbujemy na szybko. Dobra. I czy? Dobra, wszystko jest pięknie. Myju, myju. Myju, 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 myju. Myju, 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 myju. Myju, 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 myju. Tak wiem, komicznie to brzmi, ale naprawdę chciałbym wziąć i zdążyć ten samochód zrobić. Nie będziemy się przejmować w takim razie wycieraniem, chyba że nie pozwoli mi szlifować, dopóki nie wytrę auta. To wtedy będę się tym przejmował, ale jak nie, to będziemy... Bo tam chyba było polerowanie, właśnie jest polerowanie karoserii. To będziemy polerować ten. Dobra, wszystko jest? Tu jeszcze. Dobra, samochód umyty, super. Umyj szyby. Zestaw do szyb. Dawaj, ziomek. Lecimy z koksem. Nie przejmujemy się niczym. Wszystko zapsikamy. Wszystko zapsikamy. Chyba szybciej by poszło, gdybym psikał to ten. To w sensowniejszy sposób, a nie tak jak właśnie brałem i po prostu psikałem byle jak. Dobra. To jak widzicie, korzystam właśnie z WASD, żeby sobie szybciej przewinąć między tymi szybami. Wcześniej, no to wiecie, jak się bawiłem, to się bawiłem, nie? Ale teraz jak trzeba na szybko, to trzeba na szybko, to nie ma tak. No i ile człowiek się szybciej nauczy wykonywać dane rzeczy? No, jest właśnie, raz się zrobi, drugi raz się zrobi, a później to już raz, dwa leci, nie? I w życiu jest tak samo. W życiu jest dokładnie tak samo. Dobra. Umyj koła. Zestaw do kół. I dawaj, szczota i jedziemy. O nie, no to ten ma te przekichane koła. Tu by mi się przydał ten Pro. Jak tylko będę miał możliwość, odblokuje się nam zestaw Pro do kół, to lecimy w ten zestaw Pro, bo... Nie wiem, co on da, ale na pewno będzie lepszy. Dobra, lecim, 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 lecim. Koło z zewnętrznej jest, koło wewnętrzne jest. Tutaj gdzieś ten jeszcze... Jest, dobra. I drugie, szybko. Piana tutaj jeszcze jest uwalone pianą, jeszcze to koło, ale to nie przejmujemy się tym w ogóle. Gdzie tam? My tutaj mamy istotniejsze rzeczy na głowie. Tu trzeba się streszczać. Ile mamy? 7 minut. 7 minut, a wykonaliśmy 3 czynności. Dobry czas, dobry czas. No, wydaje mi się, że czas naprawdę dobry, nie? Nie wiem, jak wam się tam wydaje, ale mi się wydaje, że w porządku. Dobra, tu wszystko, jeszcze ta zewnętrzna do wymycia, zewnętrzna tu do wyszorowania, pięknie, dobra. Kolejne kółeczko. Nie potrafię tak trafić, wiecie, trzymając ten przycisk, tylko muszę jednak ruszyć tą myszką, puścić ją i kliknąć jeszcze raz, bo tak to ciężko mam trafić w te kolejne szpary między tymi. No w felgach, nie? Między szprychami? Nie wiem. Szprychy są w rowerze, nie? Nie wiem, jak się nazywa w samochodzie ten element tutaj łączący, tak szczerze powiedziawszy. Dobra. I lecim, lecim, lecim. W sumie zakładałem, że polerowanie będzie najdłużej zajmującą rzeczą. Chyba tak. Chyba myślałem, że polerowanie najdłużej zajmie. Ale tak teraz myślę... Okej, nie ma czyszczenia, nie ma mycia tam w środku, bo tak sobie teraz myślałem, że najdłużej to by mi zajęły znowu fotele, gdyby mi kazali robić fotele, ale z tego co patrzę, to chyba nie ma w ogóle mycia foteli. Zestaw do szyb, bo ja go sobie odłożyłem, a teraz tak patrzę, że mam umyć lusterka. I czy ja jestem w stanie tak... O, widzicie? Lustereczko pięknie. Jedno. Lustereczko drugie. Dobra, działa. Poleruj karoserię, usuń śmieci. Zestaw do polerowania. Co my tu mamy? Najpierw jest latara.
Dobra, ale czy ja potrzebuję w ogóle tą latarą? Pozbądź się piany i wysusz samochód. O nie, trzeba wysuszyć auto. Ale czekajcie, to usuń śmieci jeszcze ze środka. Dobra, co tu trzeba, żeby te śmieci usunąć? Łapka po prostu? Czy jak to działa? Nie, tu trzeba coś do wnętrza. Zestaw do wnętrz. Kosz na śmieci. Ideolo. Ziomek, ty ten samochód to po prostu traktujesz jak śmietnisko. To pod tym względem to Renia jest 100 razy lepsza. W Renii nie ma tyle śmieci. W Renii są tylko puste butelki po wodzie. Dobra, czyszczenie karoserii. Tutaj pięknie szmateczka. Mamy 5 minut. Mamy 5 minut na wypolerowanie autka. Szmateczka tu pięknie. Raz, dwa, wyciskaj szmateczkę, lecimy dalej, nie przejmuj się, nawet nie puściłem lewego przycisku przy wyciskaniu szmatki. Musi być wszystko ideolo. Tu wytarte, wytarte, wytarte. Korzystamy z tego prawego, przycisku, żeby tutaj ładnie nam wszystko wytarło. No. Dobra, na paluszkach, żeby tutaj ładnie wyczyścić ten daszek. Wyciśnij szmatkę. Jedziesz, 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 panie, i jedziesz. Pięknie. Dobra. A tak z komicznych rzeczy. Fajnie jest tak czasami sobie narzucić taką misję na czas. W takiej grze, nie? W takiej grze ma to sens. Natomiast w wielu grach, jak po prostu, wiecie, jakieś tam RPG czy coś i tam jakaś gra na czas, że masz tam 3 tygodnie i masz wykonać daną misję. Panie, w 3 tygodnie to ja się zgubię, zniknę z tego świata i pojawię się na drugiej stronie. A on daje mi tam jakąś misję, która wymaga od tego, żebym ja był skupiony przez, nie wiem, 3 dni w grze, nie? Dobra, wysuszone? Chyba wysuszone ładnie. Powinno być gicior. I teraz zestaw do polerowania. I jest. I tutaj pięknie polereczka. Okej, czyli dopóki nie przejadę latarką, to nie widzę, co mam polerować. Myślałem, że może to działa tak, że już mi wyświetli. Aha, nie, pasty w ogóle nie mam. Dobra, czekajcie, pastę nakładamy, żeby później nie było. Dobra, latareczka i po kolei. A tu nic nie ma nawet chyba. Tutaj jest, dobra. Bo nie byłem świadom do końca, jak działa ta latarka, nie? Teraz już kumam, jak działa ta latarka. Chyba lewe nadkole to miał wymieniane, biorąc pod uwagę, że nie jest zarysowane. To chyba tam był element wymieniany. Dobra, tutaj jest spoczko, calusieńki samochód. No, w sumie nie wiem, czy z Renią byłoby lepiej. Myślę, że mogłoby być nawet gorzej. Dobra, polereczka i lecimy i kolejne. Chyba nawet zdążymy. 2 minuty 40 sekund. Kurde, ja tak chyba nawet zdążymy, no. Ta polerka, no, miejmy nadzieję, że nam szybko to pójdzie. Mówcie mi, jak się będzie kończyła polerka. Dawajcie znać w komentarzach. Odpowiem, nie? Dobra, koniec żartów. Bierzemy się za to pięknie. Tutaj trzeba wypolerować samochodzik, ocelota, nie wiem, gdzie ziomek śmiga, ale za to powinienem go 10 razy więcej skasować, za wymuszanie takie tutaj przyspieszenia i wykonania tego raz, dwa. I co, już? Idealnie się polerka skończyła. Dobra, no to co, skończyliśmy wszystko robić, zostały nam jeszcze nawet 2 minutki. Szybciutko idziemy tutaj do tego, nie do tego, do tego. Zrobimy sobie nawet fotę. Mamy czas przecież. I oddamy auto. Czyli wyrobiliśmy się 8,52. No 35. miejsce wskoczyliśmy. Pany, to mnie się podoba. Masz nową wiadomość telefoniczną. No, to będzie muzyka wyciszona na pewno tam. Przynajmniej ta oryginalna. Mapa odblokowana. Odblokowałeś mapę, dzięki której możesz przemieszczać się między lokacjami. Spoczko. A jak z niej korzystać? Gdzie jest niby ta mapa? Pam, 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 pam. No, super, ale gdzie jest mapa?
gdzie jest mapa? Wow, to wygląda fajnie. To autko wygląda fajnie. Bolt Reptilia, no to znowu Car Mechanic. 13 minut, czyli znowu czasówka. W sumie nie przeszkadzają mi te czasówki w tej grze. Jakoś tak w tej grze te czasówki nie wydają się takie złe. Dobra, no ale nie widzę cały czas tej mapy. Gdzie niby tutaj jest? Chyba, że po prostu do drzwi? Nie. Czekajcie, wait. Dobra, i jestem z powrotem. Wpadłem na to, jak wiecie, odszedłem od komputera na chwileczkę. Środkowy przycisk myszy i na pewno tu jest mapa. Pewnie. Jesteś tutaj. Tu jest jakieś coś, jakaś wystawa i tu jest jakiś inny garaż. Duży garaż. Wymagany poziom reputacji do odblokowania 0. Cena garażu 3000. Dostępne miejsca na samochody 2. Czyli będziemy mieli dostępne 2 miejsca na auta wtedy. A tu mamy salon wystawowy. Wymagany poziom reputacji do odblokowania 4. Dostępne miejsca na samochody 0. Zakupiony. Czy to za sens, że mamy salon wystawowy i mamy 0 dostępnych miejsc? Przejdź do garażu. O co chodzi? Bo to jest ten zalany? To jest to zalane? Pomiń wideo tutorial. Tam. Salon wystawowy. Po osiągnięciu miejsca na podium w rankingu detailerów, nie tylko twoje imię zostanie umieszczone na ścianie sławy, ale także udostępnione zostaną ci miejsca wystawowe. Ich ilość zależy od czegoś tam. Przestawienie samochodów możliwych do wystawienia na aukcji, nad którymi zostały zakończone prace, coś tam, okej. Okay. Mocniejszy niż jego pistoletowy przeciwnik. Okej, dobra. No i tu są wystawione jakieś autka, tak? Jeżeli niby one są do kupienia czy do sprzedania, no nie wiem. Dobra. W każdym razie są tu jakieś autka wystawione. Ściana sławy, Garfield Perez, Polly Collins i Nicholas ten, a my jesteśmy 35. No to my tutaj raczej ten długo tutaj nie zawidniejemy. Dobra. To autko, tak, to autko wygląda fajnie, nie? Dobra, to cała reszta wygląda śmiesznie w porównaniu do tego. To autko wygląda zarąbiście. Dobra, wracamy stąd. Tu nawet nie możemy nic zrobić, więc to nie ma dla nas znaczenia. Wracamy sobie do swojego garażu. No i co? No i będziemy sobie wykonywać dalsze kolejne zleconka, zarabiamy coś tam hajsu. Spoko jest to, że w sumie nie kosztuje nas to nic, nie? Tu mamy te lepsze rzeczy, mamy możliwość kupić, ulepszenie garażu mamy możliwość kupić, ale nie ma kosztów na zasadzie tam jakiś na zrobienie samochodu, nie? Wykonanie każdego auta tam, naprawa czy coś, to chyba nic nas nie kosztuje. Nawet chyba to nakładanie polerki, czy tam używanie tych spryskiwaczy i tak dalej. Dobra, także tyle z mojej strony. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Do następnego. Z tej strony był Niepopularny, to jest Car Detailing Simulator. Kierczka, która no, gdzieś tam na kanale będzie się pojawiać, będzie się przewijać. Mam nadzieję, że się wam podoba. Także do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Baju! Cześć! Jak się wam podobało, zostawcie łapę w górę, będę bardzo wdzięczny.